Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czelo z tej strony, kłaniam się i zapraszam na kolejny filmik, gdzie udzielę kilku porad, a porady będą odnośnie grania debiutów, które powstają P4E5, kiedy czarne łatwo mogą tutaj skiepsić swoją pozycję i z mniej więcej równej tutaj pozycji tak ocenianej przechodzą do pozycji przegranej. Niejednokrotnie widziałem już, jak w debiucie czarne grały niedokładnie. Czyli dzisiejsza lekcja jest o tym, jak grać dokładnie w poszczególnych debiutach, tych najpopularniejszych tak naprawdę, moi drodzy. Dzisiaj przyjrzymy się kilku poszczególnym, takim jak partia włoska, partia szkocka, co za tym idzie Gambit szkocki, obrona rosyjska, a także sztuczka typu Hetman H5, moi drodzy. Od tego sobie zaczniemy. Hetman H5. Często na tych bardzo niziutkich poziomach grają na sztuczki białe Hetmanem na H5. Szybki Hetman w grze to zazwyczaj zły pomysł, chociaż ten Hetman tutaj jest niebezpieczny póki co. Trzeba wiedzieć, co ten Hetman tutaj chce zrobić, moi drodzy. Hetman ewidentnie celuje w piona na E5. Większość tutaj amatorów, dzieciaków tutaj u mnie w kółku szachowym odpowiada automatycznie od razu G6. G6, żeby już Hetman nie patrzył na ten punkt F7, tak? Tylko tak naprawdę spokojnie. Ten punkt jest broniony raz i atakowany raz. Tutaj wszystko się broni. Goniec C4 dopiero będzie możliwością, ale o tym zaraz. G6 w tym momencie to jest oczywiście nieporozumienie, tak? To jest błąd, który przegrywa partię momentalnie. To jest taka sztuczka, na którą ja wiele lat temu kiedyś się złapałem. Teraz oczywiście jest Hetman, moi drodzy, E5 jest szach, więc widzicie, że leci wieża, cała wieża w plecy. Ktoś powie, no Hetman E7, no ale moi drodzy, mamy taką pozycję, no i którymi tutaj bierkami wolelibyście grać, czarnymi czy białymi? Skoczek E2 i wszystko gra i buczy, moi drodzy, to wszystko wisi, zwróćmy uwagę na to, nie ma wieży, to tak, u czarnego. Więc pozycja już kompletnie przegrana, dlatego jak wam po E4, E5 zagrają Hetman H5, no to ten ruch poczeka spokojnie. Najpierw trzeba pobronić tego punktu, czyli tego piona na E5. Skoczek C6 to jest podstawowa linia, która daje czarnemu jak najbardziej równą pozycję, tak? Skoczek broni, moi drodzy, i teraz goniec C4 można się spodziewać z atakiem matowym tutaj na F7. I nawet nie uwierzycie, jak często widywałem ruchy typu skoczek F6 teraz, żeby Hetmana zaatakować. No ale to się oczywiście kończy matem. Tutaj, moi drodzy, można odpowiedzieć na dwa sposoby. Albo Hetman E7, tutaj mamy już podwójną obronę punktu F7, a także teraz się widuje G6 w tym momencie. Hetman jest pod atakiem, Hetman zazwyczaj odchodzi na pole F3, gdzie znowu jest atak, moi drodzy, matowy. Groźba matowa, ale to można szybciutko odeprzeć poprzez ruch skoczek F6, tak? Skoczek F6 tu oczywiście jest wszystko bronione, tutaj już atak oczywiście na F7 nie przechodzi. Załóżmy w tym miejscu skoczek, moi drodzy, C3, no to my sobie na spokojnie gramy skoczek D4, tak, z atakiem na Hetmana i na ten punkt, żeby założyć widły. Oczywiście w pewnym momencie dogodnym rozwiniemy się w ten sposób, tak, zagramy tutaj, gdzieś wyjdziemy gońcem i będziemy naprawdę mieli niezłą, grywalną pozycję. Tutaj tak naprawdę czasami jeszcze widuje się, moi drodzy, poświęcenie tego piona, ale celowe. Od razu gra się skoczek F6, no wtedy zapewne białe osorki, tak nie, białe wezmą na E5, tylko że my gramy goniec C7 i zaraz gramy skoczek C6, robimy roszadę i będziemy mieć trzy figury w grze i zroszowanego króla, podczas gdy ten Hetman będzie tak, no tutaj z miejsca na miejsce przeskakiwał, pultał się nieco. Widziałem takie gry nawet na wysokim poziomie, kiedy czarne poświęcały piona za po prostu szybszy rozwój. Więc jeszcze raz, moi drodzy, E4, E5. Jeżeli Hetman H5, to skoczek C6 na spokojnie. Jeżeli goniec C4, to polecam grać teraz G6, moi drodzy. Po Hetman F3, skoczek F6. I tak naprawdę wszystko się tutaj, moi drodzy, broni. W każdym dogodnym momencie mamy wejście tutaj, tak? Więc tak naprawdę białe powinny jakoś to przystopować, no ale wtedy my się rozwijamy jak najbardziej logicznie w ten lub w ten sposób, tak? Robimy sobie roszadkę. Dobra, mam nadzieję, że to spamiętacie. E4, E5. Kolejny raz. Teraz mamy skoczek F3. Najpopularniejsza linia. Ten ruch prowadzi do wielu debiutów, takich jak partia hiszpańska, partia włoska, partia szkocka, czy też obrona rosyjska. Obronie rosyjskiej przyjrzymy się tutaj najpierw. Skoczek F6. Kontratak na piona, który jest na E4. Skoczki atakują sobie piony, jak widzicie, i teraz jest ruch białego. Biały może oczywiście rozwinąć gońca na C4, biały może, moi drodzy, zagrać skoczkiem na C3, nawet D4, ale najpopularniejsza linia to jest po prostu skoczek bije E5. I teraz łatwo błędy, bo tutaj, moi drodzy, to co należy zagrać, to powiem za sekundkę. Tutaj niejednokrotnie widziałem, jak czarny już brał tego piona momentalnie, no mówił, no pion za pion, łeb za łeb, ale to jest za szybkie, to jest niedobre, to jest niedokładne, moi drodzy, bo teraz wchodzi Hetman E2. Łatwo to, no łatwo tutaj w ogóle już o kompletną przegraną, moi drodzy, bo jeżeli teraz ktoś uzna, aha, mój skoczek jest atakowany, ja sobie po prostu odejdę, no to grozi przebrzydły szach z odsłony. postaci skoczek, moi drodzy, C6 szach. Zwróćmy uwagę na to, że na widły jest wzięty hetman tutaj i pole E7. Nieważne, czym się zasłonią czarne, tracą hetmana w tym wariancie, więc tak naprawdę tutaj, moi drodzy, jak już weźmiecie czarnymi tego piona, no to broń Boże po hetman E2 nie odchodzić, tylko w tym momencie się gra hetman E7. No i tak, łeb za łeb wciąż, tak? Tylko że białe są na posunięciu i białe będą szybsze, a w konsekwencji wygrają piona. Jednego zdrowego piona więcej będą miały. Hetman, moi drodzy, bije E4, tego oczywiście bić nie można, ale można kopnąć skoczka. Skoczek odejść nie może, bo będzie wisiał hetman, tak? No to chyba jest logiczne, ale w tym momencie białe mogą zagrać D4, tak? No i po biciu skoczka, odbiciu figury, białe odbijają i odbijają z pionem więcej, zdrowy pion więcej, moi drodzy, i to pion centralny, więc tak naprawdę już o wiele lepszą pozycję ma biały w debiucie. Po ilu ruchach? Raptem po 6-7 posunięciach, tak? Więc tutaj łatwo pograć źle. Pokażę, jak to się powinno rozegrać, moi drodzy, po ruchu skoczek F6. Jeżeli już chcecie grać obronę rosyjską, to po tym biciu najpierw się kopie skoczka. Skoczek na spokojnie musi odejść, nie ma bata. Czasami jeszcze widuje się, no, jakieś wariaci grają, moi drodzy, skoczek bije F7, tak? Za dwa piony tutaj, moi drodzy, poświęcają figurę. Król oczywiście bije F7, to jest jedyna słuszna opcja, bo były widełki na dwie ciężkie figury. No i teraz załóżmy skoczek C3, ale pozycja jest lepsza dla czarnego. Na spokojnie będzie można zrobić, moi drodzy, krótką roszadę i pamiętajcie, że gramy z figurą więcej jako czarne. Tutaj zazwyczaj białe odchodzą skoczkiem na F3 i teraz sobie bierzemy skoczka na E4 i tak naprawdę podręcznikowe ruchy to w tym momencie D4, skoczek C3 albo goniec E2, moi drodzy. Jeżeli ktoś teraz zechce was kopnąć, to sobie na spokojnie odchodzimy skoczek F6, tutaj w każdym momencie się można zasłonić przed szachem. Tutaj kiedyś pytanie dostałem, a co robić, jeżeli hetman, moi drodzy, teraz E2? No, odejść skoczkiem nie można, tak? No bo jest związany. Można niby bronić, ale obrona jest zła, bo wtedy jest kopanie, zobaczcie. Jest po figurze. Dlatego też w tym momencie, jak hetman na E2 wejdzie ze związaniem, no to proste hetman E7 i uwierzcie mi, pozycja jest równa. Pozycja jest równa, nawet jeśli D3 padnie, to skoczek wraca na F6 i wymiana hetmanów, nie ma problemu, odbijamy sobie gońcem, tak? Pozycja jest no, praktycznie równa, moi drodzy. Tutaj naprawdę można pokusić się o grę na remis, bez problemu żadnego. Tak to wyglądało w obronie rosyjskiej, moi drodzy. Teraz przejdziemy sobie do partii szkockiej. Skoczek F3 atakujący piona, skoczek F6. Przyznajcie szczerze, ile razy broniliście się w ten sposób? Pewnie setki. I teraz tak, moi drodzy, ruch, który polega na zaatakowaniu centrum już, D4. Jest to partia szkocka i przyjrzymy się gambitowi szkockiemu. Kiedy to tak naprawdę czarny powinny to wziąć, bo to jest główna linia i teraz nie odbijają tego pionem, Boże, co ja mówię, nie odbijają tego piona skoczkiem, tylko białe zostawiają sobie tego piona na deser, grając goniec C4, no, stawiając na rozwój, tak? I teraz łatwo o błędy, moi drodzy. Tutaj najlepszym ruchem jest skoczek F6. Bez obawy, że wejdzie na, moi drodzy, E5, bo tutaj kontrujemy ruchem D5, tak? Jeżeli tu, to tu i uwierzcie mi, moi drodzy, że czarne mają naprawdę niezłą pozycję. Wierzcie lub nie. Jak najbardziej grywalną. Zwróćmy uwagę na te dwa piony, tak? Wracamy do tej naszej tutaj rozgrywki, że tak się wyrażę. Tutaj niektórzy mogą zechcieć, moi drodzy, bronić tego piona na siłę. Niejednokrotnie grałem tutaj ten gambit, bardzo lubię grać białymi gambit szkocki i czarne grały mi, moi drodzy, tutaj gońcem, aby tego piona bronić. Teraz gra się C3. C3 i uwaga, łatwo o błąd. Jeżeli teraz chcielibyście wziąć materiał, pierwsze co przychodzi do głowy, tak? Szczególnie dzieciaki, jak grają w szachy, no a, mam bicie, biję, tak? No czasami trzeba przemyśleć, czy warto bić. Bicie tego, moi drodzy, daje już momentalnie lepszą pozycję dla białego. Widzicie po czym? Tu jest tymczasowe poświęcenie gońca na F7. Święcimy figurę, żeby zaraz zagrać hetman, moi drodzy, D5 z szachem i odbić tego gońca. Tak naprawdę król powinien to bić, jeżeli król zagra F8, to pozycja jest jeszcze lepsza, po goniec B3, moi drodzy. Król jest deroszowany, tutaj można grać przeróżne cuda, nawet tego typu już jakieś ataki matowe szykować. Dlatego też król bije, to jest główna linia tak naprawdę. Co tu się wydarzyło? Nie wiem, a już wiem. I teraz mamy hetman, D5 jest szach, moi drodzy, król wraca i jest odbicie, zaraz odbita figura, a król zderoszowany, zaraz jeszcze odbity ten pion, prawdę mówiąc, więc pozycję lepszą ma biały, jakby nie było, biały sobie zroszuje, czarny z tą roszadą będzie mieć niestety problem, moi drodzy. Tak to było, moi drodzy, w gambicie szkockim. Oczywiście też nie muszą tutaj wybierać gambitowego zagrania, po tym, moi drodzy, zabiciu tutaj mogą odbić skoczkiem biały bez problemu, tak? Wtedy gra się skoczek f6 zazwyczaj, albo goniec c5, tak, z naciskiem tu i wtedy albo skoczek odchodzi, albo jest grany goniec, moi drodzy, e3, albo po prostu, tak jak mówię, gramy skoczkiem, nie boimy się pchnięcia. No teraz to już w ogóle, tak, ze względu na to, że ten pion po prostu poleci. Dobra, przechodzimy, moi drodzy, do partii włoskiej. Jednej z moich ulubionych również, e4-5, skoczek f3, skoczek c6, goniec c4. Tutaj mielibyśmy partię hiszpańską, tutaj mamy partię włoską, debiut, który polecam dla początkujących. I teraz tak, bardzo często widuje się zagrania goniec c4 albo, moi drodzy, skoczek f6. Po skoczek f6 białe mogą pokusić się o taki atak. Jeżeli odpowiemy do tej obrony dwóch skoczków, no to skoczek G5 może przyjść do głowy. Kiedyś bardzo popularne zagranie, napad, moi drodzy, w biały dzień na punkt F7. No ale tego się nie boimy, tutaj trzeba wiedzieć, jak pograć. Wierzcie mi, ile razy ja widziałem przeróżne cuda, moi drodzy, co tutaj czarne próbowały zrobić. Widziałem ruchy H6, widziałem, moi drodzy, przytulanie hetmana do tego piona. Tu tak naprawdę są dwie linie grywalne. To są dwie linie grywalne, wierzcie lub nie. Najlepsza odpowiedź, moi drodzy, to D5 w tym miejscu. D5 albo taki kontrgambit, moi drodzy, kontratak Traxlera on się nazywa. Polega to na tym, że oddajemy tak naprawdę tego piona, po tym wejściu skoczkiem lejemy tutaj z szachem. I czy król pobije? Jak pobije, no to jest naprawdę dobrze u czarnego. Jak nie pobije, to no, czarnemu jest troszeczkę ciężej. Ale ogólnie polega to na tym, że ta wieża nie bierze udziału w grze, oddajemy tę wieżę, ale zaraz odbijamy to skoczkiem, wchodzimy hetmanem do gry, być może tu i grozimy jakimiś atakami matowymi, tak? Bardzo tutaj ostra gra jest po kontrataku Traxlera, warto znać te linie, ale nie dzisiaj tym będę się zajmował, moi drodzy. W każdym razie, najlepsza odpowiedź jest D5, wszystko inne oprócz tego gońca tutaj nam C5 i tego ruchu D5 przegrywa, moi drodzy, wierzcie lub nie. Oczywiście no teraz mamy taką sytuację, tutaj nie ma żadnej rekompensaty, leci, moi drodzy, pion i jeszcze wieża. Jeżeli zagramy, moi drodzy, w tym momencie, no nie wiem, ktoś mógłby uznać, że zagra skoczek bije 4, po skoczek bije 4 zagra takie widły. No jeżeli tak by było, no to fajnie, tak, odbijemy tutaj materiał, moi drodzy, natomiast oczywiście po tym ruchu, kiedy białe zagrają skoczek G5 z napadem wraz z gońcem na F7 i weźmiemy sobie tutaj, to wcale tego bić nie muszą białe, tylko białe sobie teraz wtrącą szach. Goniec bije F7, jest szach, moi drodzy, króle 7. Widzicie, co się dzieje? Białe są, moi drodzy, na posunięciu, białe mogą grać D4, już otwierać pozycję. Jeżeli zechcemy to zabić, no to oczywiście mamy od razu już przegraną pozycję kompletnie, tak? Ciężko to się gra, więc tak jak mówię, po, moi drodzy, goniec C4 i skoczek F6, jeżeli już chcecie grać, to musicie wiedzieć, jak odeprzeć ten atak. D5 jest jedyną opcją, jedyną. Jeżeli goniec to pobije w tym momencie, no to spoko. Bijemy skoczkiem, tak? Tu jeszcze wisi. Jak najbardziej spoko. Jak najbardziej ok. Natomiast tutaj spodziewajcie się bicia pionem. No i teraz, moi drodzy, kluczowy moment. Skoczkiem na A5 się gra. Z atakiem na tego gońca. Skoczek A5, moi drodzy. I tak naprawdę linia podręcznikowa, bo to jest już, moi drodzy, opracowany, sklasyfikowany debiut. Tutaj się gra, moi drodzy, goniec B5 jest szach. No i mamy taką sytuację. Goniec musi odejść. Czasami jeszcze hetman wchodzi na F3, żeby tutaj nacisk wywierać, ale to nie jest jakiś tam większy czy mniejszy problem. Tutaj zazwyczaj goniec odchodzi czy to na E2, czy to na D3 i na spokojnie białe i czarne grają. Tutaj co prawda czarne poświęciły piona, ale mają lepszy rozwój, tak? Mają troszeczkę więcej figur w grze, No mają dwie figury w grze, ale mają więcej możliwości, moi drodzy. Tutaj w każdym momencie mogą kopać, zyskiwać tempo, gdzieś wchodzić swoim gońcem do gry, szybko zroszować i tutaj mają otwartą linię B, tak? Co tak naprawdę jest rekompensatą, jakby nie było za tego straconego piona, więc tutaj, moi drodzy, jeszcze raz powtórzmy, skoczek F6, jeżeli napad na F7, to D5, po biciu skoczek A5, tak, z napadem. Jeżeli się cofnie, to od razu możemy to zlać. Tutaj pewnie da szacha, więc mamy taką sytuację. Całkiem niezła pozycja grywalna dla czarnego. Pokażę jeszcze, gdzie można skiepścić. Po tym ruchu skoczek G5, po, moi drodzy, D5 pion bije, to ktoś może uznać teraz, ha, no nie muszę grać skoczkiem na A5, tylko mogę zabić tego piona, tak? Jeżeli goniec pobije, to ja sobie pobiję to hetmanem. Zamiast tego skoczek bije d5. Nie jest to dobre, ze względu na to, że białe teraz święcą tymczasowo tutaj, moi drodzy, na f7 skoczkę. No, są widły. To, co chciały, zrobiły, tylko że nie ma tego gońca. Więc tak naprawdę, no, jedyne, co mogło zrobić, to po prostu wziąć tę ofiarę królem na f7 i teraz mamy hetman, moi drodzy, z szachem na f3. Zwróćmy uwagę na to, że białe grożą odbiciem materiału, zderoszowały nam króla. Tutaj jeszcze nie ma piona na f, co jest bardzo ryzykowne, szczególnie jak gramy na tym bardzo początkującym poziomie. Jedyna opcja, żeby tego skoczka nie stracić, to przytulać się królem na e6, ale tak naprawdę po ruchu skoczek c3, zwróćcie uwagę, że tu jest związanie, nacisk na tego skoczka jest niemiłosierny i tak naprawdę wszystko będzie się kręciło wokół tej słabości, czyli tego skoczka, no i króla, który tak naprawdę przedwcześnie jest tutaj w grze, moi drodzy. Więc podsumujmy, mieliśmy, moi drodzy, zagranie e4, e5, hetman h5, wiemy już, mam nadzieję, jak reagować, po skoczek f3, skoczek c6, d4, to były, moi drodzy, to była partia szkocka, później po zabiciu goniec na c4 wchodził, mieliśmy gambit szkocki, tam nie polecam bronić tego piona gońcem na siłę poprzez, moi drodzy, c5, tylko po prostu rozwijać skoczka na f6. Później przyjrzeliśmy się obronie rosyjskiej, skoczek f3, skoczek f6. Od razu tego piona nie odbijamy, tylko najpierw, jak już skoczek nam weźmie, to kopiemy d6, skoczek odchodzi, moi drodzy, i dopiero sobie wtedy bierzemy piona na e4. No i na koniec mieliśmy ten fried liver atak, tak zwany, czyli tutaj atak smażonej wątróbki, żeby było śmieszniej. I wtedy pamiętajcie, że gramy d5, po pion bije d5, skoczkiem odchodzimy na a5 z atakiem na gońca. Dobra, moi drodzy, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że taka przydatna wideolekcja. Często pewnie te pozycje graliście i być może nawet nie wiedzieliście, że te zagrania są znane i te odpowiedzi dają czarnemu naprawdę niezłą grywalną pozycję. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.